Cześć, witam we Flight Gear. Dzisiaj chciałbym jeszcze dograć pewne informacje dotyczące generowania scenerii z OpenStreetMap. Chociażby dlatego, że na przykład miałem problem przy generowaniu Wrocławia. Oraz druga kwestia, że przygotowałem też skrypt, który dużo upraszcza generowanie scenerii. W ogóle po prostu wykonywanie tych wszystkich komend możemy załatwić jedną komendą, jednym skryptem. Tak więc może najpierw zacznijmy od tego skryptu. Skrypt ten umieściłem w repozytorium GitHuba. Tutaj jest na niego adres. Linka też dam w opisie. No i to możemy sobie po prostu pobrać, tak, download zip, gdzie będziemy mieli ten pliczek create scenery bat. Tak? Jest to pliczek, który będzie nam działał na Windowsie. No i to jest mniej więcej opis, jakie warunki trzeba spełnić, żeby to działało. Oraz później, żeby edytować ten plik i tutaj powstawiać własne parametry. No i oczywiście wszystko bazuje na tym, co pokazywałem w poprzednim odcinku, w poprzednim filmie, przy generowaniu, jak generować scenerię z OpenStreetMap. Tak więc przypomnijmy sobie, że w poprzednim odcinku zrobiliśmy coś takiego, że w katalogu Moje Dokumenty Flight Gear stworzyliśmy sobie katalog OSM to City Work, w którym to rozpakowaliśmy takie paczki jak OSM to City, OSM to City Data oraz Osmosis i stworzyliśmy własny katalog Projects. W tym katalogu kolejne podkatalogi dla naszych scenerii. Na przykład wcześniej wygenerowałem sobie scenerię Warszawy oraz wygenerowałem sobie scenerię Wrocław. No i tutaj trzymamy nasze pliczki INI, czyli pewne informacje dla skryptu do generowania właśnie scenerii. No i też oczywiście w katalogu Custom Scenery tworzymy sobie własny katalog wynikowy z daną scenerią. Na przykład dla Wrocławia będzie to Wrocław OSM FG Custom Scenery. No i oczywiście taki katalog podajemy w pliku INI jako path to output. No i teraz, jeżeli pobierzemy sobie ten mój tutaj skrypt create scenery bat, no to należy go właśnie umieścić, skopiować tutaj w tym katalogu naszym roboczym OSM to City Work. I teraz należy go sobie edytować, dlatego że tutaj musimy jeszcze oczywiście wstawić nasze wartości do pewnych parametrów. Pierwszym najważniejszym to jest DB name, czyli nazwa bazy danych. W moim przypadku na przykład Wrocław, jeżeli generowałem scenerię Wrocławia. Ale to nie tylko jest nazwa bazy danych, ale także katalogu tutaj w Projects. Ten katalog, na przykład Wrocław, musi mieć taką samą nazwę jak tutaj nasz katalog DB Name. Ten katalog musimy już sami stworzyć z plikiem INI. Skrypt tego za nas nie zrobi. Więc tutaj pamiętajmy, żeby dodać specjalnie ten katalog. Inaczej skrypt się tam wywali i nie będzie wiedział, gdzie szukać tego pliku INI. Dalej podajemy hasło do naszej bazy danych, umieszczamy na przykład password. Tu oczywiście podajesz własne hasło, jakie sobie stworzyłeś przy instalacji bazy danych PostgreSQL. Dalej mamy, jak się nazywa pierwszy człon naszego pliku PBF, jaki pobraliśmy z danych OpenStreetMap. Ja na przykład dla Wrocławia ściągnąłem sobie tam dane co do województwa dolnośląskiego. Dlatego mój pierwszy człon tej nazwy nazywa się Dolnośląskie. Dalej tam było myśli-claytest.osm.pbf. Tak wyglądała cała nazwa wtedy pliku. Ale my tu podajemy tylko ten pierwszy człon, który jest przed myśli-claytest, tak? Bo to wystarczy. Reszta jest zawsze doklejana tak samo. Tak, czyli tutaj zobaczmy sobie, to jest ten pliczek Dolnośląskie-myśli-claytest.osm.pbf. To sobie po prostu pobieramy, co było pokazane w odcinku wcześniej. Tak, wcześniej pobierałem mazowieckie, teraz to też pobrałem dolnośląskie i tu podajemy ten pierwszy człon dolnośląskie. Dalej, jak się będzie nazywał plik obcięty z tego dolnośląskie? U mnie to będzie ta sama nazwa, co tutaj DB9, czyli Wrocław. Czyli to będzie inaczej wrocław.pbf. Dalej musimy podać katalog, w którym znajduje się ten nasz plik dolnośląskie. U mnie jest to tam C users, nazwa użytkownika Downlands Flight Gear OSM2City.
Tak, czyli u mnie to jest tutaj ten katalog. Oczywiście jak to trzymasz po prostu w pobranych, to po prostu wystarczy usunąć ten flight gear OSM2City, wystarczy zostawić downloads. Jeżeli to jest zupełnie inny katalog, to oczywiście wklej tu po prostu ścieżkę do katalogu, gdzie pobierasz te pliki PBF. Kolejna tutaj zmienna to jest INIDIR, czyli po prostu katalog, w którym znajduje się plik INI. I u mnie, tak jak mówiłem wcześniej, jest to tak samo, ta sama nazwa co DBName, czyli Wrocław. Tak, czyli moje dokumenty Flight Gear, OSM2City Work i tu jest Projects. I to jest ten katalog Wrocław. W nim siedzi params INI. I tutaj też możemy sobie zdefiniować to, jeżeli to jest zupełnie inny katalog, ale oczywiście najlepiej nazywać to tak samo jak tutaj, żeby było prościej. I kolejne parametry to są współrzędne geograficzne naszego przycięcia, czyli szerokość geograficzna i długość geograficzna, min i max. I te wartości najprościej po prostu możemy przepisać z programu Terra Gear GUI. Tak, czyli jeżeli odpalimy sobie ten Terra Gear GUI, tak jak to pokazywałem w odcinku wcześniej, jeżeli zaznaczymy sobie jakiś obszar, to wystarczy właśnie, że sobie po prostu skopiujemy te wszystkie wartości tutaj jako latitude min. Tak, czyli po prostu mamy latitude min max i longitude min max. I to po prostu wystarczy tu przykleić i podać. Kolejny parametr to jest ilość wątków procesora, jaką tutaj zaprzęgniemy do generowania naszej scenerii. Ja tutaj zostawiłem 4. Jeżeli masz słabszy procesor, masz na przykład 2 wątki, to sobie tą wartość zmieni na przykład na 2 albo na 1. Jeżeli masz mocniejszy procesor, masz więcej rdzeni, możesz podać większą liczbę odpowiednio. Dalej mamy DB User. Tu już są takie pomocnicze też zmienne DB User, czyli nazwa użytkownika dla naszej bazy danych. Tu domyślnie jest to Postgres. Prawdopodobnie nie musisz tego zmieniać. Tu też zmienna pomocnicza PG Password z hasłem do naszej bazy danych. No i tą zmienną ustawiamy po to, żeby wywoływanie wszelkich komend dotyczących bazy danych, żeby nie pytało nas o hasło, żeby to automatycznie ustawiło to hasło, jakie tutaj jest podane. Także tutaj zaoszczędzi nam to wpisywania hasła wielokrotnie. Kolejny parametr to jest PBF cropped, czyli ścieżka i nazwa pliku PBF, tego już przyciętego wedle tutaj tych współrzędnych geograficznych. I dalej jest ustawiany asterisk, czyli gwiazdka, jeżeli oczywiście jest potrzebna, a jest potrzebna dla szerokości geograficznych ujemnych, tak jak możemy tutaj przeczytać w dokumentacji. Jeżeli tutaj longitude min będzie ujemny, na przykład z minusem, to wtedy musimy podać po prostu znak gwiazdki przy generowaniu tutaj już scenerii. I tutaj przy parametrze B, gdzie wskazujemy ten obszar, jaki ma być wygenerowany scenerii, to musimy tą gwiazdkę zawrzeć. Tutaj skrypt zrobi to automatycznie za nas, po prostu rozpozna, że ten longitude min jest znakiem minus i gwiazdkę ustawi. Nie trzeba tu nic robić. No i dalej mamy te wszystkie komendy, które się wywołują. Także tutaj tyle, co trzeba ustawić. Tak? Jeżeli to sobie raz ustawimy, zapiszemy sobie taki pliczek, będziemy mogli oczywiście tutaj wielokrotnie go uruchamiać. No i ten plik oczywiście już sam automatycznie uruchomi takie komendy jak na początek usunie bazę danych po to, żeby być pewnym, że ona nie istnieje, bo za chwilę stworzymy tą bazę danych od zera. Później wywołamy wszelkie tam potrzebne komendy jak create extension, jak właśnie tutaj uruchomienie plików SQL, które dodadzą tabele do bazy danych. Tutaj jeżeli istnieje plik przycięty wynikowy PBF, to go usuwamy po to, żeby być pewnym, że on zostanie wygenerowany prawidłowo, że tam nie będą dane nadpisywane, tylko zostanie ten plik najpierw stworzony od zera i te dane tam będą dodawane. No i dalej mamy komendę osmosis, która właśnie przytnie nasz oryginalny plik, na przykład dolnośląskie PBF, przytnie do naszego pliku cropped. I tu mamy te właśnie współrzędne przycięcia automatycznie już podawane, nie musimy tego przepisywać. Dalej automatycznie uruchomi się komenda, która nam zaimportuje nasz przycięty plik PBF do naszej bazy danych. Dalej zostaną odpalone 3 komendy do tworzenia indeksu. No i finalnie zostanie odpalony skrypt z OSM2City, który nam zbuduje całą scenerię. I jak widzimy, tutaj jest podany parametr jako ścieżka do naszego pliku params, który też musimy sami zrobić. No i to musi być w katalogu projects. Tutaj nazwa INIDIR, u nas jest to Wrocław na przykład i params INI jest odczytywany. No i współrzędne geograficzne przycięcia, jakie będą generowane.
i ilość wątków procesora do obróbki tego. No i na samym końcu automatycznie też zostanie baza danych usunięta, czyli jakby takie posprzątanie trochę po nas. Także te wszystkie komendy już można tylko odpalić teraz tą jedną komendą, czyli odpalamy sobie cmd i musimy przejść do naszego katalogu moje dokumenty flight gear sm2ctwork, tu gdzie ten plik tak create scenery sobie skopiowaliśmy i robimy cd przejść do tego katalogu, ctrl v, żeby to wkleić. No i wystarczy odpalić teraz create scenery path, enter i tworzenie scenerii tak rozpoczęło się tutaj automatycznie. Nie musimy już więcej tutaj nic robić. No, wystarczy teraz poczekać oczywiście odpowiednią ilość godzin w zależności od tego, jak dużą scenerię chcemy generować. No i ja jeszcze tutaj muszę powiedzieć, że niestety generując tą scenerię akurat Wrocławia, natrafiłem na bardzo nieprzyjemny błąd, który przerywał generowanie całej scenerii i ona gdzieś mi się wygenerowała może do połowy, tylko miałem północ Wrocławia wygenerowane, całe centrum i południe Wrocławia po prostu już się nie wygenerowało, dlatego że skrypt zakończył się błędem. I ten błąd wyglądał pierwszy, jak tutaj widzicie. Tu widzimy, że ostatnio wywołany był skrypt building lib. Tu mamy numer linii, w którym wystąpił błąd. Tu widzimy ten kod, który tam istniał. To było właśnie if t.weekendrepeat. No i mamy jakby komunikat o błędzie, że obiekt nie ma atrybutu weekendrepeat. Nie udało mi się jakby dotrzeć do przyczyny tego błędu, ale znalazłem pewne obejście, które no jest takim trochę pudrem na syfa, po to, żeby właśnie nie stopował mi działania tego skryptu, tylko żeby to przeskoczyć i żeby szedł po prostu dalej, a te błędy żeby jakby ominął i się nimi nie przejmował. Tak więc może to się komuś przyda, jeżeli też takie coś otrzymacie. Musimy po prostu otworzyć ten plik Pythona building lib. Tak, tu macie jego ścieżkę. Oczywiście u was będzie trochę inna. No i znajdujemy tą ostatnią linię, która nam się tutaj sypała. Ja tu już mam ten plik otwarty i Ctrl G i przejdźmy sobie do linii mniej więcej, gdzie to jest. Tak, ja tutaj już ten plik zmodyfikowałem tak, żeby mi działał. Także może dam jak było oryginalnie. Oryginalnie mieliśmy tu w tej linijce coś takiego, tak? Ten if jakiś obiekt t.weekendrepeat. Tak, czyli dokładnie to, co jest napisane tutaj. Że tutaj w tym miejscu nastąpił błąd krytyczny, który spowodował, że skrypt po prostu zamknął się i przestał działać dalej. No i moim tutaj obejściem tego problemu jest to, żeby sprawdzić najpierw, czy ten obiekt t rzeczywiście ma ten parametr, a jeżeli ma, to dopiero wtedy, żeby wywołał tą tutaj komendę. No jeżeli wrócę jak było, no to wygląda to tak, że najpierw mamy funkcję hasAtr, czyli czy obiekt t ma atrybut o takiej nazwie weekendrepeat. I dopiero jeżeli tak, to tu mamy and, to dopiero wtedy, jeżeli wywołaj to, jeżeli tu wszystko też się zgadza, no to dopiero wejdzie w ten kod, jeżeli if jest spełniony, if, czyli warunek, czyli musi być spełnione, że obiekt t ma taki atrybut i że ten atrybut jest ustawiony jakąś tam wartością różną od zera, tak? To po prostu wtedy wykonaj ten kod. No ale z drugiej strony, jeżeli właśnie ten obiekt t nie ma tego atrybutu, weekendrepeat, no to wchodziło mi w else. I tu z kolei znowu mi się wysypywało, tak? Z kolei drugi błąd był na przykład taki, że tak, znowu teraz obiekt T nie ma atrybutu vCatsMeters. No i to było prawdopodobnie gdzieś w tych liniach. Tak, tbody, nie, to nawet chyba, tak, też nawet tutaj w tym ifie mi się wywalało z kolei. No i tak samo musiałem pododawać te hasAtr. Dodałem kolejne, to zaznaczę co dodałem. Tak? Dodałem teraz coś takiego tutaj. Czyli szereg znowu, trzy warunki sprawdzające, czy obiekt T, tak już na wszelki wypadek dodałem, czy ten obiekt T ma atrybut vCatsMeters, vSizeMeters i vAlignBottom. Tak? Jeżeli to wszystko ma, to dopiero wtedy wykonuj kolejne instrukcje. I tego całego ifa, jeżeli zostanie spełniony, to też zacznie wykonywać, będzie wszystko działać.
A jeżeli nie, to po prostu zwróć 0,0 i idź dalej, tak? I się nie wywalaj, tylko właśnie działaj dalej. I to rozwiązałem w ten sposób i jeszcze napotkałem kolejny znowu tutaj błąd. Z kolei taki, że znowuż jakiś obiekt nie ma atrybutu Y. No i tu też mamy miejsce, w którym to się wywalało. Możemy z kolei to sobie poszukać teraz tutaj. Tak, i to jest to miejsce. Czyli tu z kolei obiekt facade texture nie ma parametru Y, atrybutu Y. I to by mi się już wydawało bardziej skomplikowane, dlatego że ten fasad jest tutaj używany wielokrotnie w różnych miejscach. Tu jest używany, tutaj jest dalej używany, tak, i jeszcze tutaj, i tutaj. Także jest tutaj w paru miejscach. Więc w zasadzie stwierdziłem, że jeżeli ten obiekt fasad texture nie ma tego atrybutu Y, to w ogóle wyskocz z tej funkcji, jakby, tak. Ja po prostu dodałem tutaj te dwie linijki kodu. Dodałem znowu warunek z hasAtr, czyli czy ten obiekt ma atrybut Y, ale z negacją, czyli jeżeli nie ma tego atrybutu Y, to po prostu zwróć wartość, która zostanie wyliczona z tego. Bo tutaj jak zobaczymy, ta funkcja ma za zadanie zwrócić number ring nodes, czyli jakąś liczbę ilości węzłów pierścieni, nie wiem do końca o co chodzi. W każdym razie ma to zwrócić jakąś liczbę i ja zobaczyłem, że ta liczba na początku, o to jest to, ta zmienna, no jest po prostu brana, wyliczana z czegoś takiego, czyli brana jest ilość elementów tutaj koordynatów pierścienia, minus jeden, no i takie coś po prostu tu wkleiłem, żeby to zwróciło mi tą domyślną wartość, jaka tutaj jest na początku ustawiana. Oczywiście ta wartość później może być chyba zmieniana, albo nawet nie. Więc tylko tutaj oczywiście po drodze nie wykonają się pewne obliczenia, które mogą być potrzebne. Ale ja dałem, żeby po prostu to zwróciło już od razu. Nic tu nie liczyło, tylko po prostu zwróć to, co masz zwrócić i wyjść z tej funkcji, żeby znowu nie przerywało mi to skryptu. No i dopiero po takich tutaj poprawkach ta sceneria wokół Wrocławia wygenerowała mi się w miarę w całości, myślę, wszystko to, co tam zaznaczyłem, cały obszar obcinania został mi wygenerowany. Z tym, że zauważyłem, że właśnie nie wygenerował się prawidłowo budynek Sky Tower. Także całkiem możliwe, że te błędy, jakie mi się tutaj pojawiły, one dotyczyły właśnie tego budynku Sky Tower. Znowu trochę fail, bo znowu to jest to taki unikalny budynek, który no jest to najwyższy wieżowiec i znowu go nie ma w scenerii. Tak jak, nie wiem, nie wygenerował mi się Pałac Kultury, mi się nie wygenerował w Warszawie, tak tutaj we Wrocławiu nie wygenerował mi się Sky Tower. Także zawsze coś, ale no przynajmniej obszedłem to na tyle, że wygenerowałem sobie pozostałą część scenerii, która po prostu by się nie wygenerowała bez tutaj tych poprawek w tym pliku building lib. No niestety, no nie działa to jeszcze dobrze. Tutaj mam nadzieję, że autorzy po prostu no prowadzą pewne poprawki, które by naprawiły te błędy. Ja tutaj na razie prowadziłem takie, tak jak to powiedziałem, pewne obejścia. Także sam do końca jeszcze nie wiem, dlaczego te obiekty nie mają tych atrybutów. Także do tego nie doszedłem, ale tak na szybko jakby znalazłem pewne obejścia, które powodują, że przynajmniej skrypt idzie dalej i to, co ma wygenerować, to wygeneruje i się nie zamknie niespodziewanie. I oczywiście całkiem możliwe, że inne scenerie z kolei znowu miałyby inne może błędy. Tu na razie tylko spotkałem się z Wrocławiem, że ma takie problemy. No ale to znowuż by trzeba było może podobnie tak to poprawiać, czyli dodawać te warunki sprawdzające, czy dany obiekt ma jakiś atrybut. Bo tutaj w sumie wszystkie te błędy, jakie miałem, dotyczyły się właśnie tego samego, że jakiś obiekt nie ma jakiegoś atrybutu. I wtedy możemy właśnie tą funkcją hasAtr sprawdzić to i jakoś tam zareagować. Dobrze, to może na koniec odpalmy sobie ten Wrocław i zobaczmy, jak wygląda ta sceneria. Weźmy sobie lokację. Jest Wrocław. I jesteśmy w symulatorze. Odpalę sobie na szybko silnik. Trochę ciągu. OK. No i lećmy zobaczyć, jak tutaj wygenerował się teraz Wrocław z OpenStreetMap.
Tu mogę w sumie od razu skręcać w lewo. Wrocław mam po lewej stronie. Włączmy autopilota. Tutaj mamy ok, może 400 stóp na minutę. Tutaj sceneria Polski nie uwzględnia niestety Dolnego Śląska i we Wrocławiu nie mamy zabudowy na lotnisku. Tu chyba za bardzo wykręciłem. Wrocław jest mniej więcej tutaj. Dobrze, skręćmy. Skręćmy na East. No i tutaj ogólnie już widać, że tak jest ta sceneria wygenerowana, mamy budyneczki. No ja tutaj bardziej znam Wrocław niż Warszawę, więc tutaj rzeczywiście jestem w stanie rozpoznać po prostu te budynki. To co znam, to po prostu wiem, że to jest to i że rzeczywiście kształtem to przypomina te dane budynki i rzeczywiście stoi to w tych miejscach, gdzie powinno stać. Tak samo rozkład ulic można spokojnie rozpoznać, jeżeli wiemy, jakie są ulice we Wrocławiu, jak, co to są za ulice, jak się nazywają i tak dalej. Centrum, rynek będzie chyba gdzieś tutaj, ok. Sobie jeszcze podlećmy. No niestety już nie widać Sky Towera, już powinien być oczywiście widoczny, bo to jest, nie wiem czy nadal nie jest to najwyższy wieżowiec w całej Polsce, jeżeli nie to przynajmniej jeden z najwyższych. Podlećmy sobie bliżej centrum. Troszkę jeszcze skręcę tutaj. No i tutaj już mogę rozpoznać pewne charakterystyczne budynki. Mogę też wskazać budynki, w których mieszkałem. Tu chyba nie ma wszędzie tekstur, albo się jeszcze nie doczytały. Czy to takie dachy mają być jasne? Ok. Tak, tu mamy rynek. Oczywiście niestety tak aż nie jest ten tutaj. Te tekstury nie są tak dobrze odwzorowane. Tu mamy na przykład kościół, który no jest pokryty teksturą jakby może biurowca, nie do końca to dobrze może jest oddane, ale jakby same budynki są i one rzeczywiście są w miejscach, w których powinny być. Tu mamy na przykład ratusz wrocławski. Oczywiście on no, teksturą nie przypomina ratusza, może bardziej trochę kształtem tych budynków. Tu mamy plac solny, także to wszystko można rozpoznać. Tu mamy przed ulicę Kazimierza Wielkiego, więc tu będzie Świdnicka i tu idzie dalej. Tu mamy na przykład galerię Arkady. Tutaj będzie na przykład galeria Renoma. Tutaj widzimy to okrągłe, to jest panorama racławicka. Tu mamy most grunwaldzki. Tu mamy halę stulecia w oddali, więc tu po drugiej stronie będzie zoo. Pewnie będzie to bardziej zielone przestrzenie. No i tutaj o, przed nami dworzec główny we Wrocławiu. No i tutaj galeria ta przy dworcu, która została świeżo wybudowana. No także tutaj rzeczywiście jestem w stanie przynajmniej część budynków takich specyficznych tego Wrocławia rozpoznać.
Tutaj o, w tym miejscu powinien stać Sky Tower. Tu widzimy jakieś niektóre takie o, placki, takie elementy tego Sky Towera. Niestety samego budynku nie ma. No a wielka szkoda, bo to jest rzeczywiście taka, no jeżeli chodzi o przynajmniej o lotnictwo, to taki no wieżowiec, który już widać z bardzo, bardzo daleka. No i tutaj rzeczywiście mogę rozpoznać też bloki, w których mieszkałem, na przykład ten bloczek tutaj, prawdopodobnie któryś z tych, o chyba ten albo ten. Także tutaj rzeczywiście tam, gdzie wynajmowałem mieszkanko, te bloczki tutaj sobie w tym symulatorze stoją. Także rzeczywiście można teraz latać w realnej scenerii miejsca, które się dosyć tam zna. No i gdybym nie naprawił ten skrypt Pythona, to rzeczywiście tutaj cały ten rynek by mi się nie wygenerował i cała tutaj ta część, tutaj ta południowa, po prostu skrypt mi się przerywał i to wszystko się nie generowało, a wielka szkoda, więc dlatego postanowiłem to naprawić. No i też nagrać ten odcinek, żeby tutaj też i pokazać, jak można sobie z tym przynajmniej chwilowo poradzić, dopóki też autorzy tego skryptu może sami nie zrobią jakiegoś patcha, który to naprawi, że tak powiem, porządnie. Tak, mamy halę stulecia. No i dobrze, to tyle w tym szybkim przelocie po Wrocławiu. Także jeżeli chodzi o generowanie scenerii z OpenStreetMap i pewnych tutaj problemach z tym powodowanych, można sobie jeszcze jakoś poradzić. No to cześć Wam i do następnego odcinka.